A to co? Czyli zapisie plik 11. Dzisiaj Piotrka nie będzie. Będę ja zapowiadał sam. Siema. Poczekaj. Siema. Siema. Wow. Siema. Witamy w specjalnym kolejnym odcinku Wolnego Poniedziałku. Dzisiejszym gościem będzie Zbigniew Zbylu Koźmiński, aktor wrocławskiego teatru Pantomimy oraz aktor samodzielny, próbujący znaleźć swoją własną ścieżkę w tym zawiłym świecie. Zobaczcie, co w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy następnego. Witamy serdecznie. Proszę tutaj mówić do kamery. Proszę na początku się przedstawić, powiedzieć, ile masz lat. Ile kosztuje teraz diesel? Dzień dobry, Zbyszek Koźmiński, mam 34 lata, diesel kosztuje 5 zł, zależy na jakiej stacji. Dziękujemy bardzo, mamy nadzieję, że to paliwo napędowe nas tutaj napędzi do dalszej sceny, także casting jest do filmu o Salwadorze Dali. Jesteś wytypowany do głównej roli. Prosiłbym Ciebie, żebyś teraz zagrał scenę z naszego filmu z roku 1929, kiedy młody Salwador orientuje się, że może inaczej pojmować malarstwo. Czyli ze stylu takiego naturalnego wymyśla surrealizm. I chciałbym, żebyś malował i podczas malowania zdał sobie sprawę, że zaczynasz malować coś surrealistycznego i do tego, żebyś śpiewał po hiszpańsku. Już? Proszę. Yo soy inteligente. Sí, correcto. Correcto. No, no, correcto. Yo no soy inteligente. Yo. ¡Qué pinche! ¡Para caído! Mucho pene. Mucho pene. Sí, mucho mol. Che italiano, se puta madre! Io, no, de cocaino, el chapo don de padrone! Ma sta che bien! Io sono preparato! Koniec, tak? Tak. Dziękuję bardzo! Pan napisał zgłoszenie, że pan mówi po hiszpańsku, tak? Tak. No dobrze, no to dziękujemy i odezwiemy się. O, ja ci się mi popłakać. Mogę od razu? Nie, to jeszcze nie to! Do widzenia. Do widzenia. Zabijawać! Skawaj tu! Teraz będzie scena pod tytułem Lokowanie produktu. Zbyszek będzie lokował pewien lek, a jaki przekona ci się za chwilę. Teraz ty zapowiadasz kolejny. Zaraz po Zbyszku i scenie z lokowaniem produktu Zbyszek zagra scenę z Mapetem. Na cholera, co oni tam robią? 2 godziny, no. Dobra, mamy! Sprzedamy! Ile mamy hajsu? 100, 200, 300... Jest! Prawo! W lewo! Po drugie prawo! Człowiek! O człowieku. Oj, skręcił. O człowieku, coś ci wypadło. Ale spokojnie. Gdy uderzysz się w głowę, weź trepanol. Już po jednej kropli trepanolu twój mózg wróci na miejsce. Miej trepanol koło głowy. Na wszelki wypadek. Bierz to. Dobra. Szybko, ale czekaj. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. Nie, przed użyciem zapoznaj. Dobra, nieważne! Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki. Stary, zaraz dołączonej do opakowania lub skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie, no. Bo czekaj, człowieku, to znaczy. To i tak mówisz szybciej. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dobrze, no ale dobrze powiedziałem wszystko? Tak!
Ces baldek no estem. Zjechałem odebrać złoto. Gdzie mnie z tymi ręcoma? Cześć, Jurek. Spóźniłeś się 15 minut. No to dawaj mi to złoto, bo banku sysy sykają. No i to sysko i do gabloty. Powtórz, dobrze, dobrze? Dobrze, dobrze? Zeł mi mordy bądźki! Przed nami ostatnia konkurencja. Wiecie jaka. Nasz gość już się szykuje. Zbyszku, prosimy. Już? Czas start? Czy kiedy mam jakiś na sygnał? Start. Jest! To jest czy nie? Musi popolić. O Jezu, co późno. Już teraz chyba dupa. Cześć Zbyszku, jesteśmy po konkurencjach wszystkich. Powiedz nam, powiedz widzom, jak ci się podobało. No, jak wam się podobało, to mi się podobało. Nam się bardzo podobało. Jesteśmy zaszczyceni Twoją obecnością. Cieszymy się, że przyjąłeś zaproszenie i świetnie się bawiliśmy. To ja w ogóle jestem bardzo wdzięczny, że zostałem zaproszony, bo tutaj macie na pewno taką gamę aktorów. Tłumnie do nas przybywają. Aktorów i dumnie. Ja tam, wiecie. Ja tam, co tam. No. Ale dziękuję bardzo. Mamy do Ciebie takie pytanie, a propos właśnie współczesności. Co sądzisz o współczesnym rynku aktorstwa? To jest temat rzeka. Mamy czas. I tutaj chciałbym się odwołać do wszystkich tych, którzy zawiadują tym gdzieś tam. Wydajemy horrendalne pieniądze na to, żeby wykształcić aktora, który wychodzi z tej szkoły, z budynku, staje na schodach i takie krzaki jak na westerniu. I najczęściej idzie dawać hot dogi gdzieś na stacji bez reklamy. I tak to wygląda. Podobno, nie wiem, nie sprawdzałem, tylko to jest mit, że za jednego aktora można by wykształcić 6 lekarzy. No dobrze, to czemu ci aktorzy, skoro jest nas tak mało, nie pracują? Tylu jest moich kolegów bez pracy. Może to takie gorzkie żale, ale lecieć dalej z tym? Dobrze, to lecę dalej. W takim razie, albo zmniejszmy ilość studentów na rok, żeby było ich z 5, 10 max. Wtedy każdy pójdzie pracować, rynek będzie ciaśniejszy i będziemy zarabiać pieniądz. Albo zajmijmy się tym administracyjnie. Że skoro ja nie będąc lekarzem nie leczę ludzi, ja nie będąc spawaczem nie spawam ludzi, ja nie będąc weterynarzem nie leczę zwierząt itd. itp. Jeżeli ktoś nie jest aktorem, niech nie będzie aktorem. A jeżeli jest jak jest, no to po co cała szkoła teatralna, po co te akademie, po co ci profesorowie, po co te tytuły, po co to wszystko? Po to, żebyśmy mogli zapraszać aktorów i aktorki do naszego programu Wolny Poniedziałek. Dokładnie. No właśnie, masz wolny poniedziałek? Nie, w moim teatrze w poniedziałki również pracuję. Ciężka praca. Zbyszek jest aktorem wrocławskiego teatru Pantomimy. Pantomimy. Tak jest. Henryka Tomaszewskiego. Tak. Jest aktorem, poprosiliśmy go, żeby się popłakał. Masz czasem tak, że ktoś ci mówi, to zrób coś z pantomimą? No oczywiście, to już raz. Tak? No, proszę bardzo, szybki warsztat. Bierzemy rączki, panowie. Rączki do przodu. Ale wy też to przerabialiście. I teraz luźna ręka, napinam. Luźna ręka, napinam. Patrzymy jeszcze w miejsce, w którym kładziemy rękę. Prawda? Jest? Jest? Magia. Jest, ale nie? Czy tu jest jakaś ściana? Jest? Jest ściana? Ściana. Teraz pchnijmy ścianę. Dobrze. A, tam pareczkę z czym ja tutaj w ogóle.
wyjeżdżam, prawda? Studenci też są kształceni u nas w szkole, w naszej szkole we Wrocławiu, w której absolwentami jesteśmy, są też kształceni w kierunku pantomimy, ruchu ciała. Liżemy temat, ale Wrocław jest, no Wrocław jest, że tak powiem, macierzą tego, tego tematu i nie wiem, czy się orientujecie, Wrocław. Wrocławski Teatr Pantomimy jest tak naprawdę jedynym tego typu teatrem na świecie. Nie ma już tego typu... Na świecie? Tak, nie ma już tego typu teatru. Wiadomo, no pewnie są tam jakieś jednostki, ale tego typu, że państwowa instytucja działająca jeszcze w tej formie takiej, no jest skarbem. Czyli wręcz moglibyście być wpisani na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jako takie materialne dziedzictwo, niematerialne. Jeżeli wiąże się to z jakimiś subwencjami, to bardzo chętnie. Jesteś aktorem Wrocławskiego Teatru Pantomimy, ale także działasz poza nim. Tak, oczywiście. Chciałbyś powiedzieć o swojej działalności poza teatrem? Pewnie, jeżeli jest możliwość, oczywiście. Jestem prowajderem idei Integrarte, którą chcemy rozwijać. To jest na razie. No jest to forma fundacji, ponieważ takie są narzędzia administracyjne, dzięki którym można się posługiwać. Chcemy zbudować coś na zasadzie niezależnej jednostki, która pomoże nam, wszystkim artystom i tym, którzy chcieliby korzystać z tego dobrodziejstwa, które my posiadamy, z tych narzędzi, bo często jest to związane z tym, że ktoś chciałby grać na gitarze, ktoś chciałby, nie wiem, coś rysować, malować. Jest to oczywiście w jakimś stopniu tam zrobione i tak połączyć przyjemne z pożytecznym, że aktor może mieć miejsce, gdzie zrobi warsztaty, ktoś śpiewa, może zrobić warsztaty, ktoś się rusza, ci, którzy tego chcą, mogą to zrobić i tak jakby niezależnie od rozwiązań systemowych, sami no jesteśmy świadkami tego, jak bardzo ludzie samorządnie mogą z własnym zasobem finansowym działać na poczet różnych rzeczy. No, teraz kwestia tego Centrum Solidarności, prawda, jest jakby dowodem na to, że można. Może jest to jakiś zwrot w naszej mentalności, że moglibyśmy niezależnie od problemów, niezależnie od jakby narzędzi, sami możemy pewne rzeczy sobie ufundować. Wy chcecie pomagać, ale na początku też potrzebujecie chyba pomocy. No tak to jest zawsze, no bo my szukamy teraz dosłownie jakiejś przenośni dachu do naszej idei. Mhm. Potrzebne nam jest miejsce, to gdzie właśnie można postawić kran, pianino, studio. Wiele sprzętu już mamy zgromadzone, no ale wiadomo, no potrzebna jest sala do ćwiczeń, sala do prób, sala do jakichś, nie wiem, warsztatów, baletu, wszystkiego, co jest. No potrzebne jest miejsce, dach po prostu, żeby głowie nie kapało. A jak wam można pomóc? Będziemy niedługo organizowali całą zbiórkę pieniędzy przez Polak Potrafi. Jeżeli chcecie się przyłączyć, pomóc idei, was również do tego gorąco namawiam. Będziemy się tam teraz linkować i będę bardzo wdzięczny. A tutaj? Tu będziemy się linkować. Tu się linkuje. A będzie link niedługo. To tu, o, tu będziemy się linkować i będę bardzo wdzięczny. Myślę, że na pewno jako wolny poniedziałek bardzo możemy, chętnie, jak tak, bardzo chętnie byśmy też... I to też jest idea, namawiam wszystkich, aby w ten sposób działać, aby działać oddolnie samemu, chcieć coś zrobić, kreować lepsze jutro, lepszy dzień, lepszy wolny poniedziałek. Jeżeli chcecie mieć miejsce we Wrocławiu, gdzie będziecie mogli przyjść i zrobić swoje rzeczy artystyczne... Pod okiem ludzi, którzy mają wykształcenie w tym kierunku i chcą się nim podzielić, no tak to działa. Bylu, mam jeszcze jedno pytanie. Ostatnio można było cię zobaczyć na billboardach i plakatach. Kojarzysz? No, opowiedz nam o tym. Może niektórzy z was kojarzą. Zbyszek był na plakacie, na jednym plakacie z Jurkiem Owsiakiem. No murem za Jurem. Ja murem za Jurem. Że jest wiele reklam, to była jakby to się mieści w kanonie naszej pracy. To była reklama banku, tam jakby nie patrzy, bo nie chcę teraz też bez reklamy. Lokowanie produktu nie było. No, nie chcę za bardzo lokować produktu. Praca jak praca, przy czym wiadomo, no są rzeczy, za które jest płacone lepiej, za które jest płacone gorzej i tak dalej, przy czym jakby w tym konkretnym przypadku od początku, jak tylko dowiedziałem się dla kogo to jest praca, równie dobrze mogłoby wynagrodzenia nie być, bo jest to wielka persona. Uważam, że Jurek Owsiak jest człowiekiem, który powinien dostać Nobla w tym kraju za to, co robi i jest dla mnie zaszczytem stać koło tego człowieka, być koło niego i jeszcze w tym roku, teraz, kiedy nas dotknęła taka straszliwa tragedia, jaka miała miejsce, być w tym roku ramię w ramię, no bo tak można powiedzieć, obok Jurka Owsiaka jest dla mnie naprawdę
nobilitujące i zobowiązujące. No jak to się stało, że się na tym plakacie znalazł? No właśnie. Wiecie, no co, teraz mówicie, że wierzę w karmę. To jest jakiś tego typu rzeczy. Ale to był przypadek, że jakby zajęły się tą kampanią w jakiś sposób? Nie. To jest jakby najzwyklejszy casting, reklama i tak dalej. Przy czym... Myślałem po prostu, że to jest jakoś powiązane z teatrem, bo... Nie. To absolutnie tak to zostało obsadzone, skojarzenie, ale jakby, jak tylko się dowiedziałem, że jest opcja, to już chyba oczy mi płonęły i laserem ciąłem całą salę, że ja chcę tam być po prostu. No nam się udało w tym roku nakręcić relację z Wielkiej Orkiestry w Warszawie. Ja zbiłem pionę z Jurkiem, byliśmy tam blisko niego, dosłownie na kilka godzin przed tym, co się stało w Warszawie. Niesamowity człowiek. Także też nas to dotknęło bardzo. No i właśnie tym bardziej te wszystkie oddolne idee powinny rozkwitać jak pączki na wiosnę. Teraz chcielibyśmy zaprosić, mamy dla ciebie jeszcze jedną... tego się bałem! Tego nie bałem! I uwaga, i tak naprawdę wszyscy się boją, a tu nie ma nic strasznego, bo mamy dla ciebie po prostu prezent! Proszę bardzo, to jest specjalnie przygotowany dla naszych gości kubeczek. Wolny poniedziałek, dziękuję bardzo! Żebyś pracując wolny poniedziałek mógł się go... Dziękuję bardzo! ...sobie z niego kawę się zrobić. To jest super, to ja w takim razie ten kubeczek zabiorę do mnie, do instytucji. No, powiem. I teraz tutaj, w środku, ale nie bij, bo w środku masz ulotkę. Wizytówkę. I mamy też taki wewnętrzny nasz challenge. Mamy nasz challenge, żebyś wytypował kogoś, kto przyjdzie do nas do programu. Kogo znasz i komu możesz tę wizytówkę wręczyć. Kogo byś chciał nominować, żeby wziął udział w wolnym poniedziałku? Jest parę osób, które chciałbym tutaj, żeby się wypowiedziały, znalazły i coś zrobiły. I bardzo chciałbym... Mogę sekundę? Tak, tu cięcie. Znaczy nie robimy cięcia, ale spokojnie możemy sobie tutaj pomyśleć, bo to wiadomo, że to nie jest na... Ja nie wiem, czy poniedziałek będzie wolny, ale chciałbym namówić Jacka Poniedziałka, żeby w wolny poniedziałek się tutaj znalazł z wami. No to byłby hit. Panie Jacku! Panie Jacku! Czekamy! Czekamy, przepraszam. Ale jak wolny, to poniedziałek. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Dziękujemy ci bardzo, Zbylu. Dzięki. Super zabawa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jesteście świetni, rozwijajcie to, a wy wszyscy proszę tam, wiecie, jak to się mówi, łapki w górę i dajmy energię, bo to wiecie, to działa. Ja wiem, że to działa, jak tam puchnie, to żeby to puchnęło. Niech puchnie. Trzymajcie się, strzała.